Dzień dobry Państwu, Panom, tak, bo sami Panowie. Szanowni Panowie, potykamy się tutaj w tym miejscu, które jest związane z osobą Jana Nowaka-Jeziorańskiego w setnią rocznicę jego urodzin. Właśnie dzisiaj takie święto obchodzimy. Jan Nowak-Jeziorański, wielki Polak, wielki patriota, człowiek, który dla przeciętnego Polaka kojarzy się z dwoma okresami życia przede wszystkim, czyli tym okresem wojennym, kiedy jako żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego podejmował się najtrudniejszych misji jako kurier z Warszawy, kursując z ważnymi materiałami między Warszawą a Londynem. I potem z tej działalności emigracyjnej, z której najbardziej pamiętamy go jako dyrektora rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Tą funkcję pełnił bardzo długo, bo w latach 1952-1976. A na koniec swojego życia, kiedy mógł już wrócić do kraju, a stało się to w roku 2002, osiadł tutaj, w tym budynku. Tu miał swoje mieszkanie wypełnione pamiątkami przeszłości, antykami, obrazami przypominającymi dawną Polskę. Miałem okazję w tym mieszkaniu bywać, bo miałem tą przyjemność znać osobiście Jana Nowaka-Jeziorańskiego. I z rozmów, które z nim odbywałem, wiem, jak bardzo troszczył się o tą naszą dzisiejszą wolną Polskę. Jan Nowak-Jeziorański jest honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy. Stąd jako kandydat na prezydenta Warszawy chciałbym oddać mu również szczególny hołd. Nie tylko dlatego, że go znałem, ale również dlatego, że jest wielkim warszawiakiem, czy był wielkim warszawiakiem. Ten tytuł uzyskał w czasach prezydentury prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Dzięki niemu jest tutaj ta biblioteka, przed którą stoimy. Jan Nowak-Jeziorański jako dziennikarz, jako człowiek, który tą drugą część swojego życia spędził jako dyrektor rozgłośni radiowej, często w rozmowach ze mną mówił o tym, jak ważne jest dla niego to, aby w Polsce tworzyć taką elitę dziennikarską, jak ważni są dziennikarze do tego, aby demokracja mogła we właściwy sposób funkcjonować. I dlatego poprosiłem panów tutaj jako przedstawicieli mediów, żeby złożyć ważną deklarację. Deklarację, iż w momencie, kiedy zostanę wybrany prezydentem Warszawy, ufunduję specjalną nagrodę w postaci stypendium dla ludzi, którzy aspirują do tego, żeby zostać dziennikarzami. Dla tych ludzi, którzy są uczniami młodymi, dla młodych ludzi, którzy są uczniami klas maturalnych warszawskich szkół średnich, którzy zamierzają studiować dziennikarstwo, którzy na to dziennikarstwo się dostaną i którzy w swojej działalności jakimiś takimi wprawkami dziennikarskimi już się parali, czy to w postaci gazetek szkolnych, stron internetowych szkół, portali internetowych, tak, liczne są przypadki młodzieży, którzy tego typu działalność w szkołach warszawskich prowadzą. Stypendium, które będzie przyznawane rokrocznie, mamy taki zamiar, żeby to były 3 osoby. Kapituła, która zostanie w tym celu powołana, będzie się składała z przedstawicieli warszawskich mediów, tych mediów, które działają na rynku warszawskim i sprawami warszawskimi się zajmują. Nie chciałbym w żaden sposób monopolizować tej kapituły. Prezydent będzie delegował tam tylko jednego kandydata, natomiast oddamy głos tym, którzy na co dzień się tą pracą medialną parają. Myślę, że to będzie taki żywy pomnik Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Stoimy przed, ja stoję akurat odwrócony tyłem, przed tym jego pomnikiem, z takim, którego można dotknąć, tym tradycyjnym pomnikiem, tą ławeczką, na której Jan Nowak-Jeziorański za życia przysiadywał. A warto by było stworzyć coś, co byłoby pomnikiem takim niedosłownym, ale praktycznie trafiającym w te sprawy, na których mu bardzo zależało i dla których swoje życie poświęcił, czyli dla wolnej Polski, ale tej wolnej również w tym wymiarze, które wolność budują, czyli wolnego, wspaniałego, bezstronnego, fajnego dziennikarstwa. Myślę, że władze Warszawy, jako te, którego honorowym obywatelem był Jan Nowak-Jeziorański, takie działanie powinny podjąć.